Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Dzisiaj zagram ponownie w Antebellum, bo dostałem dostęp do rozszerzenia kolejnego Pendragonie, czyli Antebellum 1.7 Pendragon. W głównej mierze te zmiany dotyczą właśnie całego obszaru Anglii i przyległych nacji, Irlandii, Szkocji, Anglii, Walii, Cornwalii, Normandii, zwłaszcza i właśnie już mnie Parmelion poinformował, że Normandia jest gotowa do przetestowania. Idee normańskie no, są dość dziwne. Za rozwinięcie wszystkiego będziemy mogli ponownie przywrócić tradycję wikingów i rajdować wszystkich wybrzeża. No to więc będziemy mocno nielubianą nacją, tylko że będziemy mieli to dość późno, 1520-30 rok tak naprawdę, a nawet i 40. Pozostałe rozwinięcia to agresywna ekspansja, doradcy, coś tam taksy, zasięg kolonialny. O, to kolonialna gra nas czeka. I blokada morska, również dość późno, już w takim okresie, gdzie tak w zasadzie za bardzo z tego nie korzystamy. Zobaczymy, co dalej z tego nam wyjdzie. Dostajemy gigantyczne drzewko misji, ale uwaga, widzimy tylko pierwszą część tego drzewka. Ona ma jeszcze chyba dwa albo trzy rozwinięcia. Pierwszy jej etap to właśnie wojny o Anglię, Francję i możemy nawet żądać tronu Bizancjum, co jest dziwne, lub wyzwolić Ziemię Świętą, ale kto by tam w to wnikał? Mieliśmy mieć do stworzenia jakąś nową nację, ale z tego co widzę, może jest ona jeszcze niedostępna, albo pojawi się za jakiś czas. Za to jeszcze mamy nową formę rządów, Ducal Ring of Normandy, która daje nam niezły bonus do piechoty. Innych rozwinięć rządowych nie widzę, żeby się jakoś różniło od tego, co mieliśmy, ale też możliwe, że pojawią się z czasem. Z tego, co widzę, początkowo musimy przygotować się do inwazji na Anglię, jak i Bretanię. Początkowo bierzemy przywileje, w sumie rozdaję standardowo, bierzemy tańszych doradców po punkcie oraz Supremacy over the Crown. Nie widzę, żeby doszedł jakiś totalnie nowy przywilej. Misje, jeżeli możemy, no to albo papież, albo jakiś tani doradca, no to bierzemy papieża w pierwszej kolejności. I tak mamy tutaj gdzieś taką odnogę, żeby zaciśnić relacje z papieżem. Czy tam było powiedziane zaciśnić? Jest takie słowo? Chyba zacieśnić. Kretyn! I ziemię mamy 4998. Znowu pogotowie gazowe albo straż pożarna. Nieważne, mamy prowincję z szkłem, więc ją zdewujmy. W przyszłości wiecie, jaki event będę starał się tutaj odpalić. A i jeszcze w przywilejach zaciągnijmy pożyczki, bo jak przeglądałem misję, no to potrzebujemy tak, już zrekrutować armię najemną oraz już zacząć budować naszą flotę. Kilka galer będzie nam potrzebnych, tak do 21 floty, żeby mieć większą niż angielska. O, tu mam też wyspę. Z rywalami poczekamy do 30 i z tego co widzę, mamy łatwy cel Bretanii, Walii oraz Cornwalii. Jak zwykle mam epickich generałów, no a dzięki temu możemy wykonać naszą misję na normańską armię i dostajemy roszczenia. W sumie do czego? Ta na bank Frankie zaatakuje, aha. No ale myślę, że armię Bretanii spokojnie pokonamy. W międzyczasie poprawmy relacje z Lotaryngią, a nuż będą chcieli mieć z nami sojusz. Potem jeszcze oczywiście z papieżem, bo też mamy taką misję na poprawianie relacji. A i kto nami rządzi? Książę Richard IV de Anjou. On jest taki słaby, następca też jest taki dość słabowity, może go się pozbędę. Tylko rozwalmy najpierw bretańską armię, która łoi nam skórę mimo naszych bonusów do walki. Jak to tak, powinniśmy... Nie, dobra, wygrywamy. Źle spojrzałem, dobra, to my wygrywamy. Ale ledwo. Myślicie, że na stolicę uciekają? O tak, robimy rzeźni wyjątek, dosłownie. No i rozpoczęła się frankijska sukcesja, czyli wojna domowa Franki, która właśnie może da nam czas na złapanie tutaj jakichś sojuszy i podziałanie, no bo w sumie jakby tak spojrzeć, to mamy dość nieciekawą sytuację. Anglia nas nie lubi, Francja nas nie lubi, Lotaryngia ma nas w pompie, przeważnie. Ale co się dziwić, day one, ja już toczę wojny z moimi sąsiadami. Co się tutaj dziwić? Jeszcze Duńczycy mnie spiracili, ale jak? What? Pierwszy raz to widzę. Tutaj chyba coś poszło bardzo, ale to bardzo nie tak. Bardzo nie tak. Próbujmy przepchnąć flotę Brytanii. A i jeżeli was interesuje, dlaczego buduję galery, to tak zauważyłem, że tutaj jest morze zamknięte nagle. Chyba, że zawsze było i się pomyliłem. Mamy większą flotę od Anglii, no to bierzemy tą misję. Zobaczcie, dostajemy roszczenia, bonusy do floty oraz 3 ciężkie okręty. Roszczenia do wybrzeża angielskiego i do Sycylii. Trochę mnie rozbawiły, no ale pewnie to ma jakieś tam lorowe uzasadnienie. Ho, ho, ambicje naszego księcia. No nie ukrywam, mega mocne bonusy, ja to biorę. Co prawda wpadną mi kolejne pożyczki, ale jakoś to przeżyjemy. Dostałem też jakąś specjalną galerę Moroa. Nie pamiętam, żebym ją miał wcześniej. Chyba, że właśnie by ją zbudowali. Privateering, do bitew, lepsi oficerowie. Też wykonać misję na legata papieskiego. I co mi
to da? W sumie nie wiem, czy ja to chcę teraz, bo poprawia relacji, roszczenia do Cypru oraz zmniejsza mi koszt wojenny do końca życia mojego obecnego władcy z innymi religiami. No może jednak później się za to weźmiemy. Ja sobie zrobię taki tutaj przyczółek w Ulsterze oraz cała Brytania leci do nas. Był wolny kraj i już go nie ma. A nasz prestiż rośnie. Łapiemy sojusz z Lotaryngią, przyda nam się, żeby się troszeczkę odkuć, to posprzedaję teraz moje okręty handlowe, bo ich totalnie nie potrzebuję. Czy coś tutaj jest kombinowane w Irlandii? Bo niby to wszystko to jest na wasalach, a jak tak atakuje, to tak nie są razem. Biorę ten kraj dla rywala. Zobaczymy za chwilę, czy będę sam mano umano, czy jednak będę miał większą niespodziankę. Oraz Asturię. Takie łatwiejsze cele tym razem. Super, Szkocja chce być w sojuszu. Za ile hajsu mi Lotaryngia to sprzeda? Już 30 nie dadzą. Trzecia normańska inwazja na Anglię. To się pomyliłem w poprzednim odcinku. Tego co widzę, mamy niezłą okazję do zaatakowania Cornwalli Connacht, jakkolwiek to wymawia. Dlaczego? Bo chce o Himilita stoczyć walkę. Uhuhu, upokorzyliśmy rywala. I super, bo nam da nam to możliwość za jakiś czas zrobienia złotej ery. A tutaj też to wygląda inaczej. Ohohohohoho, ja to chcę? Walona Frankia tuż przed! Wypowiedziała wojnę Lotaryngii. Odrzuciłem ten sojusz, serio, tuż przed. Co za pech! Nic, mi nie pozostaje nic innego jak zaatakować. Może o Sussex, z pomocą Szkocji. Liczę na to, że mi się uda. Mam wielką bitwę mojej floty z angielską flotą i o dziwo ich jest lekko lepsza. Zobaczymy, kto wygra tutaj starcie. No. I mamy to, proszę państwa! Poszedł dano jeden okręt 10 handlowych, a tu jeszcze flota Hanzy była. A to może dlatego tak łatwo poszło. Ale wygraliśmy to, przebiliśmy się przez angielską flotę. W sumie widzę, że ta wojna będzie dość długa, to się zapożyczmy znowu. I lądują nasze pierwsze oddziały najemne. To nie tak, że posyłam najemników przodem, bo są tani. A właśnie, doktryny morskie. Nie będę wydawał na to na razie pieniędzy. Skoro zmierzyliśmy angielską flotę, porwaliśmy tylko i wyłącznie teraz 3 ciężkie okręty. Zobaczymy, czy poślemy dumę angielskiej floty na dno. Bo to jest Spire, dorwać go. Tak, wszystkie 3. Ej, gdzie jest mój okręt flagowy? A nie, bo event jest za zdobycie. Fuck. No dobra, desantujemy się dalej. No, prawie rok oblegaliśmy, prawie rok. Potrzebujemy 20 teraz punktów warscora, więc szybko zajmujemy jak najwięcej, zanim Szkoci stracą jeszcze więcej. Szturm, zdobyć to, chłopcy, zdobyć. Dbamy to, ale nasze wojska wyczerpane. Ale stolica wciąż stoi, Szkocji wciąż stoi. A my możemy teraz zrobić tą misję. Trzymajcie kciuki, żeby ten generał był przekoksem. Super? No i super, Szkocja wyszła z tej wojny, straciła troszeczkę prowincji. A my chodźmy, spróbujmy jeszcze zdobyć ten zamek. Tutaj nie wiem, czy nam się uda. Czy nam się uda? O, cesarz frankijski się zmienił. Jakim cudem ja spuszczam łomot tutaj Anglikom? To jest niemożliwe. Ale spuściłem im łomot. Jednocześnie spuszczam dalej łomot też flotą, bo o tym totalnie zapomniałem. A przecież za to też zaraz dostanę punkty. Przydałoby się wyjąć Hanzę i inne badziewia też z tej wojny. Czas za ostatnią wikingową bitwę. No tym razem to my powinniśmy dostać bonus. Zgadza się. Nie no, bez problemu miażdżymy Anglików, prawda? Prawda? Miażdżymy ich. Nie, jeszcze prowincje obok się wycofali. To jest piękny prezent. O, tylko musiało oczywiście być tik miesięczny. Szkoda, że znowu się wycofają prowincje obok. Jest! Jest! Mamy to! I te roszczenia do całej Anglii. Ale uwaga, my potrzebujemy tylko 2 prowincji. Minimum. Ej, uwierzycie, ja więcej nie wezmę jak te 2 prowincje, one tyle mi dają warscora plus cały hajs. What? No trudno, bo tutaj mamy rebelię na tyłach, więc pomściliśmy Hastings i co się nam wydarzy? Unia nad Anglią. Teraz fuck! I po całej tej wojnie dostałem generała z 3 do Siege'a. To są jakieś jaja. Nieważne, przyczółek ustanowiliśmy, to tyle jest tego dobrego. Trochę gorzej, że nikt mi nie pomoże w kolejnym podejściu do tej Anglii. Bo Lotaryngia to raczej mnie teraz zaatakuje, niż mi w czymkolwiek pomoże. Teraz pytaję, kto kogo szybciej zajmie? Andaluzja Frankie czy Frankia Lotaryngię? Powiem wam, ta misja Unite the Crowns jest epicka, ale to pokażę wam potem, jak będę to robił. Bo ja to przeczytałem i ona jest epicka. Powiem wam, że Anglicy po tej wojnie ze mną skasowali prawie wszystkie forty. Został im tylko ten jeden tutaj. A ja ich niestety mogę dopiero bić za 9 lat. I ta Frankia chyba jakiegoś boosta dostała, bo ugrała obie o wojnę. Albo straciła tu 2 prowincje? Nawet 3. No dobra, coś tam straciła. I Gascon! Nie! Z wasalstwa! Okej! Okay. Czyżbyśmy mieli okazję do sojuszu? No, zdecydowanie nie. Właśnie miałem przykrą informację o upadku Rzymu. Trudno. Minęło 10 lat. Ale moi drodzy widzowie, nie
bójcie się, nie zmarnotrawiłem tych 10 lat. Nie przesiedziałem ich na plażach Normandii, nie opychałem się Karpatką przed komputerem. Znaczy to drugie robiłem i była pyszna, muszę wam powiedzieć, ale po prostu zebraliśmy pieniądze, zebraliśmy naszych żołnierzy, przetransportowaliśmy się już do Anglii, w zasadzie właśnie to robię i chciałem powiedzieć, zrekrutowałem dowódców, ale się już zmarło w międzyczasie, w ciągu tych 10 lat i nadszedł ten wreszcie upragniony czas dokończyć naszą inwazję. O Boże, ile oni wojska mają. Specjalnie na ten moment trzymałem również moje poparcie u papieża. Niech nasz natchnieniu święty i w ogóle sialalala, idziemy po prostu spuścić łomot Anglikom. Bez sojuszników. I tak, w międzyczasie jakimś cudem udało mi się Frankię zdobyć na sojusz, ale tuż przed chwilą, bo dostaję łomoty od Andaluzji, a my lecimy odtworzyć Unię. Tak, dobry Cassius Belli? Żeby mi się nie pomylił. W szczęście nasz dowódca z 3 punktami do Siege'a wciąż żyje, więc ich fortesa powinna bardzo szybko paść. Tak, słyszeliście, Wallbridge. Tak, nic się nie zmieniło, Angole nadal od nas łupnia dostają. Wyjebiście, zajebiście. Jeszcze dodatkowe 10% do piechoty dostałem. Co za fuks. I znowu łupnia Anglia dostaje, tylko ma dużo lepszego dowódcę nagle. Drugi raz zrobiłem im stack wipe'a na tych prowincjach. Bardzo dziwne. Ej, co to? Bo i tu stolice mają! Dobra, weźmy rozwinięcie z ery Norman Invasion, albo nie, agresywna ekspansja, przecież ja teraz o Unię walczę. I widzę, że będę mógł mieć złotą erę. Super. Albo mogę nie mieć? O tak, dziękuję, to już po Anglii totalnie. Ciekawe, gdzie jest angielska armia, bo jakoś jej tak obecności nie stwierdzono na razie. Myślicie, że dali się zamknąć na wyspie? Tu nie widzę. No powiem, dali się zamknąć na wyspie, tylko innych wyspach. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić Carpet Siege'a Anglii, nie? Czekaj! Tu jest jeszcze Anglia! Jak ja tego nie zauważyłem przez całą rozgrywkę? Przecież to jest Calais! Boże! Tak to jest, jak nagrywa się odcinek o drugiej w nocy. Nie, nie rób tego, Lukas, więcej. To wszystko przez Karpatkę. Tylko o niej myślałem. Oczywiście musiałem wrócić, bo zaraz mi się Brytania wyzwoli. I zdobywamy Anglię na Unię, plus troszeczkę pieniążków. Raczej więcej nie ugramy. Nadszedł też moment, żeby wybrać pierwsze idee. I tutaj myślę, że pójdziemy początkowo w handlowe. Ej, zawsze były idee na najemników? To jest chyba coś nowego. Nieważne. Nasz kraj tak czy siak musi oprzeć początkowo się na handlu. A potem to zobaczę, co będzie nam wlatywało do pary. Po tylu latach stać mnie wreszcie na jedynkowych doradców. Serio, to Normandią przeżyć te pierwsze kilkadziesiąt lat to jest dość duży problem, ale nie ukrywam, zapowiada się ciekawie. Tylko muszę odzyskać jeszcze tą prowincję. Spróbujmy najpierw pokojowo oddanie ją odzyskać. A, i od razu poprawiajmy relacje z naszą unią personalną, bo niby nasz władca jest młoda, ale wiecie, istnieje ryzyko, że ją stracimy. Kolejne rozwinięcie to zdecydowanie autonomia. Frankia wezwała mnie do wojny i naprawdę tego nie ogarniam, jakim cudem przegrywamy wojnę z Sycylią, która ma 17 tysięcy wojska. Frankia po prostu biega i umiera. A ja w międzyczasie odzyskałem trochę prowincji dla Anglii. Dobra, walić tą wojnę, na Whitepiece wychodzę, trudno. A od Danii odbierzmy ostatnią prowincję dla Anglii. I powiem wam szczerze, teraz możemy wykonać pewną bardzo przepotężną misję. Zobaczcie, jeżeli Anglia będzie wobec nas lojalna i będzie miała mniej niż 30% Liberty Desire, wszystkie prowincje staną się nasze. Teraz ma 67, więc dość łatwo to zbijemy. Trochę dewa tu, trochę dewa tam. Mamy 22 i lecimy z tym. Jest! Jesus, jakie to jest OP! Jakie to jest OP! I to łącznie z tą prowincją dostałem. Ej, to mógłbym podbić w sumie całą Szkocję dla nich i całą Irlandię i bym dostał wszystko. No nic, może następnym razem to wykorzystam. Stajemy się królestwem jednocześnie. Mamy jeszcze jakąś misję do wykonania. Możemy sformować Anglię, ale nie chcę tego robić, bo jeszcze mamy francuską część drzewka i też jestem jego ciekaw. Dobra, wszystko leci do State'ów. Ej, dostałem też ich całą armię! Wow! Nie wiem, czy ten monument tutaj zawsze był, ale ja go chyba pierwszy raz widzę. 10% do Shock Damage Received do końca gry, to jest mega mocne. 10% do morali. Zasięg handlu, mega tańsza flota. Ej, i coś też w Irlandii nam się pojawia. Dobra, na pewno trzeba po wszystkich tych naszych wojenkach autonomię pozmniejszać. Zaraz zobaczymy, na czym stoimy, ile zarabiamy, ile wojska mogę mieć. I to, czego raczej jestem pewien, to też to, że możemy zerwać sojusz z Frankią. Nie wiem, czy się znowu czymś dziwię, co wszyscy wiedzą, ale zobaczcie, ile tutaj jest więcej dodatkowych edyktów do odpalenia. I powiem, że niektóre są niezłe, zwłaszcza ten na Prosperity. Albo ten edykt na szansę zadowolenia się kopalni.
mega mocne mi się to wydaje. Ciekawe, czy to będzie w finalnej wersji gry, albo czy już jest, bo na razie to wygląda na taką wersję jakby roboczą. Czas zadbać o nasz handel, więc rozbudujmy wszędzie, gdzie się da, trade centra. I widzę, że chyba baterie wybrzeżne wróciły do łask bota, przynajmniej na tym modzie. Zobaczymy, jak ten edykt Prosperity przyspieszy mi jego wzrost w moich prowincjach. Trochę budynków produkcyjnych, już zapomniałem, jak ta Anglia jest mega bogata. Powiem wam, że wykorzystamy naszą przewagę i to, że irlandzkie księstwa no, są raczej zgodne, że chcą wejść z nami relację wasalną. Pokojowo ich zdobędziemy. Oprócz Connachtu, ten trzeba będzie podbić, bo ma sama wasala. Jeszcze jedna prowincja, prawie cała Irlandia nasza, no ale w sumie przekazałem ją wasalom. I teraz może czas na Szkocję nadszedł. Chyba zdominowaliśmy handel w okolicy, tak mi się wydaje. No to zaatakowałem Szkocję oraz Frankię. Jakby nie patrzeć, to kolejne dwa żółte kanary. Armia szkocka nie była żadnym wyzwaniem i w sumie zajmijmy wszystko jak najszybciej, żeby właśnie lecieć i bić się jak najszybciej z Frankią. Ja tu mam stolicę, totalnie o tym zapomniałem. No ale wbijamy się, 3-8. Ej, mamy nawet przewagę. Niesamowite. I mamy armaty, Frankia nie ma w ogóle armat, a już moje wojsko dopływa, bo Szkocja w sumie padła bardzo szybko. I w sumie moje armie teraz tak wyglądają. 22, 2, 5 rozpiętości, jak widzicie. Armat miałbym normalnie nawet więcej, ale no jednak limit wojska zobowiązuje. Oh my god, Franka wzięła Imperial Ideas. Z tym mogłaby nawet przeprowadzić wszystkie reformy. A szkocko-frankijska flota chyba właśnie idzie na dno. A to ból wyjenny. Jeden okręt mi zatopiły. Ale ich armię pięknie rozbijamy pod Brebantem. Ej, naprawdę pięknie rozbijamy. To nawet Stack Wipe zaraz nam wejdzie. Kurka, dwa mogłyby być. Co to ma być? Nie wykorzystałem okazji na dwa Stack Wipe. Jakże to tak Ej, uciekli. O, tchórze! A tego to się nie spodziewałem. Dobra, od Franki biorę te następujące prowincje, bo je dalej potrzebuję do misji, plus troszeczkę pieniędzy. Na Szkocję to zjadam w sumie ile mi da. No to może zostawmy im jeszcze stolicę. Od Norwegów zdobywam moje wysepki. No, jak tak dalej pójdzie, to mi z tej Franki nic nie zostanie. A tutaj podwójna monarchia czeka na nas. Paryż od zawsze był nasz, czas odwiedzić go jeszcze raz. Wow! Edukacja popłaca. Paryż zdobyty, całkiem łatwo. Teraz jeszcze szampanie musimy dojeść, super. No tak, zmierzch imperium i upadek Paryża, co nam to daje? Okej, okay, roszczenia do terytorium, a Francja, no lekkie minusy. Jakby była jeszcze jakimkolwiek problemem dla nas. No trochę tych roszczeń tam mamy. A wszystko po to, żeby stworzyć podwójną monarchię. Ciekawe, co się tutaj wydarzy, jak to zrobimy. Chociaż teraz jak patrzę, to powiem wam, że niepotrzebnie męczyłem się cały czas jako Normandia, bo jeżeli się zmienimy w Anglię, co teraz, patrzcie, robię, tak, bierzemy nowe tradycje i ambicje, zmienia nam się forma rządów, moim zdaniem na lepszą. Mamy też dostęp do właśnie angielskich reform rządowych, które też moim zdaniem są całkiem niezłe, zwłaszcza jeżeli chcemy, nie wiem, pójść w wczesny kolonializm albo jeszcze więcej podbijać. A na czwartym tierze morale marynarki, lepsza armia, więcej marynarzy. No i ogólnie dużo jest tych reform rządowych dalszych, a za to misje, tak jak mówiłem, rosną nam dalej. Po tronie Brytanii mamy akt Unii, który zmniejsza nam gathering cost. Mamy całą ścieżkę wprowadzania feudalizmu, dalszego rozbudowania, kolonialną dalszą ścieżkę. Niesamowicie to jest duże, ale co prawda przypomina to troszeczkę drzewko ze standardowej gry, ale mimo wszystko jest inne. I jednakowoż wciąż możemy wykonać właśnie stworzenie podwójnej monarchii, a na końcu stworzenia jeszcze pewnego królestwa frankijsko-angielskiego. Obecnie mamy English Ideas, a wtedy pojawiłyby nam się jeszcze nowsze i powiem wam szczerze mówiąc, dużo lepsze. Tylko to by zająłby mi jeszcze więcej gry. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć. A teraz zapraszam do obejrzenia. A jeżeli lubicie grać na modyfikacjach, zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Danii. Gram tam na Expanded Mod Family. Niesamowicie dużo zmian. Polecam zobaczyć i zapoznać się z samym modem.